podejmują to tylko i wyłącznie jako jako dobry, natomiast nie jako przedsięwzięcie, które mieliby reprezentować religię żydowską. Obok milczenia istnieją całe te pokłady wrogości, gdzie one są widoczne, zwłaszcza w żydowskich powieściach. Takich na przykład jak pisane przez Jerzego Kościńskiego, w tym malowanym ptaku mamy mnóstwo reminiscencji folkloru żydowskiego, który jest specyficzny antykatolicki, zwłaszcza przeciwko katolickim księżom. Dalej, w powieściach Idealka Maszewika Kindera, może popatrzeć, jaki tam jest wizerunek księdza. Tam ksiądz to jest zawsze przygłup, pijak z prostami, a więc niekoszerny i tak dalej, i tak dalej. I to znajdujemy również ten sposób myślenia, choćby w tych ostatnich doniesieniach na temat Jedwabnego, gdzie w książce Grossa, ona rozpoczyna się od takiego epizodu, niby to powołującego się na pamiętnik Wassersteina, to osobna historia, nie ma co wchodzić, i tam jest też wizerunek polskich katolików, polskich chrześcijan, przejęty żywcem z żydowskiego folkloru, i kiedy wielokrotnie napisałam w trakcie tej konfrontacji, że to jest zmyślenie, że to jest bzdura, że nic takiego się nie wydarzyło. I te teksty były przedrukowywane w życiu i gdzie indziej. Proszę zauważyć, że nikt z Żydów się do tego nie odniósł, nic z tego tematu nie podjął. Aczkolwiek wyraźnie kwestionowałem wiarygodność tego rodzaju rzeczy, mówiąc, że one są nie przejęte do dalej, tylko przejęte z pewnego stylu myślenia o chrześcijanach i o katolikach. Zatem jest straszliwie trudne, ponieważ zwróćmy uwagę, jest to dialog z judaizmem rabinicznym, który ukształtował się w opozycji do chrześcijaństwa. Zatem, i to jest pewien paradoks, oni są młodsi od nas. Bo ci, którzy, tak, ci Żydzi, na gruncie których wzrosło chrześcijaństwo, to był, jak powiedziałem, judaizm biblijny. Jakub był Żydem, Jakub był Żydem, wszyscy apostołowie być może z wyjątkiem jednego byli Żydami. Dlaczego mimo tak trudnej sytuacji Kościół nawiązał dialog z Żydami? O tym przechodziły trzy okoliczności. Jedna to jest sprawa wymordowania Żydów w Europie. I w związku z tym, aczkolwiek cyfry się pojawiają, Żydzi usankcjonowali cyfrę 6 milionów i dzisiaj nie ma żadnej dyskusji nad tą cyfrą. Każdy, kto zakwestionuje 6 milionów, jest religionistą. Jeżeli księża pojadą na Jerozolimę, to przyjechanie kultu na dziedzińcu jest 6 lamp. I te 6 lamp oznacza 6 milionów. Jakakolwiek dyskusja na ten temat jest natychmiast ucinana. I nikogo się nie zmieni. Podobnie na przykład jak niczym jest niemiła ekshumacja Jerwania. Podane 1600, to jest cyfra święta. I koniec. Żadna ekshumacja nic nie podnosi. Dlaczego? Bo spotykamy się z sposobem myślenia. My próbujemy, w tym myśleniu o wojnie, próbujemy odtworzyć kto, gdzie, kiedy, ile osób, dlaczego i tak dalej. My myślimy na sposób historyczny. Chcemy odtworzyć fakty. Proszę księży, dla Żydów fakty nie mają żadnego znaczenia. Proszę to zapamiętać z długiego doświadczenia. Żydów nie interesuje historia jako taka. Nie mają pojęcia historii obiektywnej. Co ich interesuje? Żydów interesuje haggada o przeszłości. Opowiadanie o przeszłości. A to jest zupełnie co innego. Nie liczy się to, co się wydarzyło. Ważne jest to, jak się to opowiada. Zatem, upraszczając nieco, nie zadaje się pytania, co jest prawdziwe. Zadaje się pytanie, co jest prawdziwe dla Żyda. Nie mówi się, co jest dobre, co jest dobre dla Żydów. Nie mówi się, co się wydarzyło. Spytu Sancti Deus. Żeby to było dobre dla Żydów. Sancta Tinta Sujus Deus. Otóż, co jest wydarzeność? Sancta Maria. Kształtowany przez Bożą. Spotykają się ze sobą dwie mentalności. My tym wydarzeniu zakłady Żydów chcemy ustalić. Natomiast Żydzi wyciągają skończenie sens, który nie mógłby być dla nich pożyteczny. Jeżeli fakty temu przeczą, to są pożyteczne. W związku z tym dyskusja z nimi na temat faktów jest w tym,
Józef Castissimo, Józef Prudentissimo, Józef Fortissimo, Józef Prudentissimo, Józef Fidelissimo, speculum pacienti, amato pauper tanti, exemplar pacifico. Domestice vita di equis, custos virgino, solatium miserorum, familiarum corlumen, spesa d'altanzium, pokolenie, które było świadkiem zagładzie, już pochodzi. Ale wydawało się, że Kościół powinien powiedzieć, skróćcie, czyli myśmy pojmowali ten dialog w kategoriach etycznych, moralnych i duchowych. Bardzo szybko, żeśmy zobaczyli, że te kategorie zupełnie